Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj mamy gdzieś 11:30 jest teraz. Sobota 23 lipiec 2022. Teraz się rozłożyłem na chodniku tutaj, bo nikt nie idzie. Wiecie, rozumiecie, towarzysze i towarzyszki i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj się rozłożyłem. Tu mam sznurek po prostu, żeby to powiesić na płocie, gdyby co. Ale tutaj jest, załóżmy, ryzyko, gdybym tutaj powiesił, a to by mi jakoś spadło, bo będzie wiatr, to jest fosa we Wrocławiu, naprzeciw budynków KWP i sądów rejonowych, więc gdyby tam mi to spadło, no to byłoby nieciekawie, a woda jest taka nieciekawa tutaj, jak widać. Tam jakieś mogą być potłuczone butelki, czy jakoś tak, więc tutaj się rozłożyłem. Szkoda, że tam żadnej ławki nie ma i tak dalej, więc to jest takie wejście, nie wiem, boczne czy główne, tu do sądów rejonowych we Wrocławiu. Czyli tak, tu mamy róg tego budynku, a tam mamy KWP. Nie wiem, co to za firma, być może jakaś przestępcza, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie ustaliłem tego, ale moi doradcy z City of London są pewni, że na tak 95% jest to jakaś organizacja przestępcza, mafijna i tak dalej. Ale jeszcze tego sam nie ustaliłem, więc po prostu nie wiem. To jedzie 148 na Leśnicę, gdyby co. Dobrze, więc teraz idę pomiędzy autami tutaj, żeby... No tutaj trochę... O właśnie. Więc to jest wejście, a tam jest okręgówka, tam już jest okręgówka, tu jest właśnie wejście główne do sądów rejonowych. Dlatego też mniejszym informuję sądy ludowe, sądy powszechne, wolnych grzebych ludzi, suwerenów, Słowian, dobrodziejek. Wolne sądy właśnie, wolne sądy wolnego kraju, że mam roszczenie. I to duże roszczenie wobec tutaj kilkunastu osób fizycznych, które tutaj przebywają często w tym budynku, a szczególnie na pierwszym piętrze, tam właśnie, gdzie po prostu widzimy, jest sekretariat, pierwszy wydział cywilny, rejonówka na Krzykach, to jest pierwsze piętro tego budynku, tam właśnie często właśnie przybywa skundlony, parszywy bandyta międzynarodowy Magdalena Kaliszewska i właśnie często właśnie wchodzi tutaj tymi drzwiami, więc mniejszym właśnie informuję, że pozew zbiorowy byłoby fajnie zrobić przeciwko niej. Dwa numery spraw, gdzie ona nabiła wam kochani Polacy i turyści koszty sądowe, które nie musiałyby nastąpić, dlatego że te informacje no, były oczywiste, wiadome, więc no, zostaliście według moich doradców City of London po prostu na bezczelach biały dzień okradzeni z waszej kasy, z waszych podatków, więc wy macie prawo tutaj przyjść do tego skundlonego bandyty parszywego Magdalena Kaliszewska jako jej pracodawca, jako jej szef i pogadać z nią tak na bardziej poważnie, żeby wypłaciła wam odszkodowanie i wszelkie koszty w związku z tym, że wy nie możecie korzystać z waszych pieniędzy, bo wam ukradziono, a nie musiano tego ukraść i zrobiono to w majestacie prawa. Dlatego niniejszym moi doradcy z City of London chcieliby przekazać właśnie taką radę dobrą tutaj dla kilkunastu osobników i osobniczek. Przeproście i ale nie wiem, to chyba jakieś pyłki są tutaj w powietrzu. Dalajcie za to, co żeście uczynili i ponieście surowe konsekwencje, dlatego wolne sądy, wolnych ludzi, sędziowie pokoju. Niniejszym informuję was 23 lipca, w sobotę 2022 roku, w sobotę, że mam roszczenie
na bardzo wysoką karę, aby ukarać tam kilka istot za to, co uczyniły, bo one to zrobiły w majestacie prawa, używając siły fizycznej, przemocy, układów, układzików, znajomości i tak dalej. Dlatego mój akt oskarżenia przeciwko właśnie tym wszystkim został już dawno przygotowany. No więc czekamy, czekamy. Jak część z Was się może domyśleć, najbliższa kara, krótka piłka. Szkoda czasu na sądy, szkoda czasu na pogawędki, po prostu wykonać to. 5 lat nie mogę dać tych pieniędzy, co tu widzicie, tych pieniędzy i różnych innych prezentów dzieciom, nawet dzisiaj. A dzisiaj jest wyjątkowo taki właśnie szczególny dzień dla dzieci. I właśnie no, chciałem się spotkać, bo nie ma tak gorąco jak wczoraj. Dzisiaj już jest tak spokojniej. Więc właśnie chciałem tutaj Wam to pokazać, że jest oryginał zalakowany jest. Tu macie, i chcecie numer? To jest AB2073-4137. Tu jest ten numer, jak chcecie. A tu macie numer CD20-78-63-96. Oryginalne pudełko, nie otwierane, więc to po prostu sobie cierpliwie czeka na nie wiadomo kiedy, po prostu, wiecie o tym? Więc no tak to jest. Sobota, 23 lipiec 2022, Wrocław, przed tym wejściem do sądów rejonowych. Tam na pierwszym piętrze, w tych oknach, często może przechodzić, przebywać gdzieś tam do sklepiku, nie wiem, chodzić, czy jakieś ksero, o, do ubikacji, no nie wiem, no może tam przechodzić skundlały, parszywy bandyta Magdalena Kaliszewska. Dlatego macie prawo ustalić jej dane osobowe, personalne i porozmawiać z nią, żeby Was nie okradała. Dziękuję.